Z bajerów, jakich dołożyliśmy jeszcze do Golfika, który ten akurat egzemplarz tego nie miał. Patrzcie, elektryczne szyby. Wcześniej były Corbotronic, teraz dołożyliśmy elektryczne szyby, a i jeszcze elektryczne lusterka. Tam kamerzysta zaprezentuje lustereczko, jak się rusza. Rusza się? Rusza się. No i klasa. A więc dołożyliśmy elektryczne szyby, elektryczne lusterka, mieliśmy jeszcze dołożyć klimatyzację, ale niestety nie zdążyliśmy. No i wiadomo, wleciały też dywaniki Ewa z niebieskim obszyciem, co naprawdę super komponuje się z naszym lakierem. Oczywiście, moi drodzy, pamiętajcie, że na Car Vertical możecie wykupić raport, z którego dowiecie się, czy auto, które chcecie kupić lub które macie, nie miało kleconego przebiegu, nie było kradzione, albo, co najgorsza, nie brało udziału w wypadku. No i na koniec wisienka na torcie Recaro. Włoskie fotele Recaro. O, tu troszkę ubrudziłem. Jak się siedzi? Sztywniutko. Czy ma lepiej niż w Leonie? A w Leonie mam fotele z Kupry. Są napompowane i dosłownie kupiliśmy je praktycznie w takim stanie jak teraz. Tutaj była tylko dziurka od peta. No i oddaliśmy do tapicera. Ładnie nam przeszły dwa fotele, żeby to wyglądało tak samo. Dla mnie te fotele to po prostu bomba.